Krojną Chrystę, aleluja, cześć. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zrozumieć Eucharystię. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o hymnie Chwała na wysokości Bogu. Ostatnio mówiliśmy o Panie zmiłuj się nad nami. W jakiej części Eucharystii teraz się znajdujemy? Kapłan jest na miejscu przewodniczenia, był znak krzyża, był akt pokuty, było Panie zmiłuj się nad nami. No i teraz następuje chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu jest starochrześcijańskim hymnem. Chyba jednym z pierwszych, jaki się zachował do tej pory i jest używany w kościele naszym. Wierni zbierali się, aby wielbić Boga. W naszym filmiku tego hymnu nie ma, ponieważ śpiewa się go w uroczystości i w niedzielę, z wyjątkiem niedzieli w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Można go jeszcze śpiewać w czasie uroczystych celebracji. Na przykład w Eucharystii z udziałem bierzmowania, kiedy wypadnie to w dzień powszedni. Dużo żartobliwie powiem, że ten hymn jest monotonny. Dlaczego? Ponieważ tego hymnu nie zastępuje się żadnym innym tekstem. Jest tak ważny dla nas, dla Eucharystii i dla Kościoła, że jest on zachowany właściwie, jak już wspomniałem wcześniej, od praktycznie początków chrześcijaństwa w niezmiennej formie. Jest to bardzo piękny hymn, nad którym można by się długo i wiele zastanawiać, więc biorę szał, no i pozwól, że go przeczytam. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błagania nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Co można o tym hymnie powiedzieć? Na początku chwalimy Pana Boga, no i też jest takie życzenie o pokój dla każdej osoby, która jest dobra. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że kiedy ten hymn był jakby tworzony, ta kultura izraelska była taka, że jeszcze nie weszło tak do końca ta nauka Pana Jezusa i trochę trwało to oko za oko, ząb za ząb, czyli że Boże, jeśli oni mi źle czynią, Ty też im tak czyń. Więc tutaj jest ten zwrot, że żeby Bóg błogosławił tych, którzy są dobrzy, którzy są Jego sługami. Pojawia się chwalenie, błogosławienie, wielbienie Boga. Już od samego początku chrześcijanie wiedzieli, że Boga trzeba wielbić, trzeba Go błogosławić, trzeba Mu dziękować, bo dzięki Niemu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. No i za to wszystko należy Mu się nieustanna chwała i cześć. Następnie zwracamy się do Pana Jezusa, który jest Synem Bożym, Synem Jednorodzonym Boga Ojca, no i Bogiem, który jest też tym barankiem, który swoją krwią obmywa nasze grzechy. Jest to nawiązanie do starotestamentalnej ofiary. Tutaj jest, myślę, że odniesienie do wyjścia z Egiptu, kiedy to Izraelici, wychodząc z Egiptu, mieli zabić baranka i pomalować sobie odźwia, żeby pierworodny
został zachowany przy życiu. No i tutaj jest to właśnie też nawiązanie, że pierworodny, jedyny syn Boga poświęca siebie, żeby zbawić i odkupić całą ludzkość. On to właśnie robi na krzyżu. Następuje ten moment zbawienia każdego z nas. Dwukrotnie jest kierowana prośba o miłosierdzie Boga. Już wcześniej o tym żeśmy mówili, więc tutaj nie będę do tego nawiązywał, ale no jest to bardzo ważny element. Miłosierdzie Boże jest bardzo ważnym elementem. To też szczególnie podkreślał Jan Paweł II. Tutaj następuje bardzo wiele zwrotów do Chrystusa, że siedzi po prawicy Ojca, jest święty, jest Panem, jest najwyższy. No i uwieńczeniem tego hymnu jest zwrot do całego Boga, całej tej pełni, czyli Jezu Chryste z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do następnego odcinka. Króluj nam Chryste. Alleluja. Cześć.